wróciłeś tak, jak obiecałeś przed północą. Wróciłeś dopiero nad ranem. Beata, co ty opowiadasz? Przecież ja całą noc przesiedziałem przy komputerze, robiąc projekt do roboty. Naprawdę ci się wydaje? Przesadzasz, jak zwykle. Masz jakieś znowu jakieś koszmary, że mnie w domu nie ma przy tobie. Przesadzam? No. Byłeś? Całą noc przesiedziałem. No może chcesz zobaczyć, czy siedziałem, że praca już jest zrobiona. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Was już w 20. odcinku Pary na Kozetce. Tytuł dzisiejszego odcinka Gaslighting. O komunikacji jeszcze słów kilka. Tym odcinkiem też kończymy ten dział, którym się zajmowaliśmy, komunikacją w parze, w związku. Skąd to pojęcie się wzięło, Mirku? Ono stało się ostatnio bardzo popularne, w mediach się często pojawia, ale jakie jest jego pochodzenie? Najprościej z języka angielskiego przetłumaczyć to na polski jako przygaszanie światła. A dlaczego przygaszanie światła? No to ma jakby swój początek w filmie, angielskim filmie z 1940 roku Gasnący płomień, gdzie bogata kobieta zadaje się z równie bogatym mężczyzną, no i on właśnie ten owy gaslighting, o którym dzisiaj będziemy mówić, będzie stosował. A czym to jest? No jest to forma manipulacji, forma przemocy, gdzie za pomocą kłamstwa, zaprzeczania, unieważnienia wprowadza się celowo drugą stronę w błąd, w taką dezorientację. I to jest główny cel. Przepraszam za psa. Dla mnie na mój użytek to pojęcie tłumaczę sobie jako unieważnianie. Tak. Unieważnianie, czasami nawet odsuwanie w niebyt osoby, która postrzega rzeczywistość, doświadcza jej emocjonalnie również, ale i intelektualnie. I wtedy w kontakcie z ważną osobą słyszy, wydaje ci się, przesadzasz, histeryzujesz, to nieprawda, to nie miało miejsca. Mówiąc bardzo potocznie, to jest robienie z kogoś wariata. Tak, tak, no bo to generalnie ta dezorientacja ma na celu zrobienie z tej drugiej strony, tak kolokwialnie mówiąc, tak, wariata. Żeby wybić tą osobę. No i też myślę, że warto powiedzieć o tym, że to jakby jako forma przemocy my mamy często taki pewien stereotyp sprawcy przemocy, że ktoś, kto stosuje w ogóle przemoc, czy stosuje tutaj w tym wypadku gaslighting, no to jakoś wygląda, jakoś zachowuje się. Daje jakieś sygnały. Tak, bardzo łatwo nam jest pomyśleć o stereotypie jako osobie, która stosuje przemoc fizyczną, tak? To jest ktoś, kto jest agresywny albo fizycznie, albo słownie, czyli ktoś, kto przeklina, krzyczy, wrzeszczy, robi awantury, bije, szarpie. Jest pod wpływem alkoholu na przykład. To jest bardzo często taki stereotyp. Tak, że z daleka jakby otoczenie widzi, że ta osoba jest agresywna i że stosuje przemoc. Jest strasznie głośny na przykład, tak? No taki ma charakter. A tutaj bardzo często, i to też w ogóle przy każdej formie przemocy, ale właśnie w gaslightingu, no nie jest często tak. To są tacy tak zwani tacy czarusie często. No to są takie osoby, które no, są bardzo słodkie, są bardzo takie często miłe, takie ugodowe. No, ja bym nie powiedziała, że są miłe i ugodowe może, nie zgodziłabym się z tym do końca, ale powiedziałabym raczej, że gaslighting jest przemocą koronkową. Czyli zrobiono tak subtelnie i tak delikatnie, że w zasadzie ktoś, kto patrzy z boku, może się nawet nie zorientować. Raczej osoba, która wobec której jest on stosowany, tracąc swoją pewność siebie, wydaje się mało zdecydowana, wydaje się taka labilna emocjonalnie. Raczej ją się postrzega jako no, osobę, z którą może trudno nawet jest żyć,
Po co chwilę zmienia zdanie, sama nie wie, o co jej chodzi. Często otoczenie dopytuje, ponieważ nie ma swojego zdania, ponieważ nie ma tej pewności, waha się i ona sama zaprasza do takiego traktowania, pytając, co ty o tym myślisz, jak to jest dla ciebie. I w ten sposób no, zaprasza osobę stosującą gaslighting, sprawcę, tak, dokładnie, do tego, żeby uczestniczyła w podejmowaniu decyzji i gdzieś wchodziła w to życie wewnętrzne. I teraz, kiedy ktoś na to patrzy z boku, no to często mówi, sama się o to prosiłaś, no przecież to ty chciałaś, tak, to ty chciałaś, to ty zadawałaś. I tak jakby podkłada się ta osoba bardzo, bardzo często, można powiedzieć. Podkłada się dokładnie, zapraszając do takiego sposobu funkcjonowania. W tym momencie mówimy o związku, chociaż gaslighting wcale niekoniecznie dotyczy tylko związków. Dotyczy w ogóle relacji międzyludzkich, ale pamiętajmy, że musi się tutaj spełnić kilka kryteriów. Z jednej strony jest osoba, która no jakoś zaprasza poprzez tą swoją chwiejność, czy brak pewności, czy duże wątpliwości, a z drugiej strony mamy osobę, która ma skłonność do manipulacji i wykorzystywania tego u drugiej strony, żeby ją zdominować. Dzieje się to w sposób subtelny, bo właśnie poprzez takie zasiewanie wątpliwości, nie, no co ty mówisz, oszalałaś, idź ty się lecz, nie, no masz jakieś kłopoty, histeryzujesz, przesadzasz. No teraz trzeba by sobie było zadać pytanie, czy w naszych związkach, w naszych relacjach często takie sformułowania nie padają. Właśnie które gdzieś są już na granicy, albo są takim właśnie gaslightingiem. No, kiedy my nie jakoś taki właśnie bardzo delikatny sposób no, unieważniamy to, co ta druga osoba czuje, właśnie myśli, robi. I czy takie sformułowania, które tutaj wymieniłaś, gdzieś w jakiś sposób nie padają w jakichś kłótniach, w wymianie? Myślę sobie, że tak, warto zobaczyć w ogóle, co jest pod spodem, tak? Jedno to jest to, co do siebie mówimy i faktycznie, jeśli nie byliśmy do tej pory świadomi, że to, co mówimy w ten sposób, osłabiając, unieważniając perspektywę tej osoby w ten sposób, to jest gaslighting, no to ten odcinek, mam nadzieję, wielu osobom to uświadomi, ale jest jeszcze coś. Co się musi dziać u tak zwanego sprawcy, który stosuje ten gaslighting? No przede wszystkim on nie ma pewności siebie, tak, którą przykrywa, nie chcąc się pogodzić z rzeczywistością, z prawdą, nie chcąc widzieć perspektywy tego drugiego człowieka, partnera swojego, nie chce się z tym zmierzyć, postanawia się od tego odciąć, unieważniając tą część, tak, czyli a co ty tam bredzisz, nie, a co ty w ogóle gadasz, no to ucina jakby zmierzenie się z rzeczywistością tej drugiej strony, czasami również zmierzenie się z prawdą, taką, która jest obiektywna, z faktami, bo to będzie chyba najwłaściwsze określenie. Czyli na przykład z faktami, to co zaproponowaliśmy na początku, że prawdopodobnie wróciłeś nad ranem w tej naszej scence do domu i nie chciałeś porozmawiać o tym, dlaczego tak się stało i co robiłeś w tamtym czasie. Czemu ci nie powiedziałem, gdzie byłem, co może robiłem, może nic złego, no ale generalnie no i dążę do tego, jakby próbuję powiedzieć, że no coś, no bo nie wiem, tak pracuję z domu, ty wiesz o tym, że tak pracuję, to próbuję ci mówić, że ja cały czas przysiedziałem, a tobie się po prostu wydaje, no bo nieraz sen może tak wyglądać, że nam się coś wydaje. No i to jest właśnie na tym sprawca bazuje. Ale jak to wpływa, powiedzmy o tym, jak to wpływa na osobę, na której to unieważnianie, ten gaslighting się jakby jej kosztem tutaj odbywa. No jest, czyli jak to wpływa na ofiarę. Bo to znowu daje takie, tak ogólnie mówiąc, to jakby zmniejsza poczucie wartości. No nie? Jakby obniża je bardzo, bardzo mocno. Gdzieś coś dzieje się z pewnością siebie, no bo ta osoba no, czuje się w którymś momencie zdezorientowana. Ona już nie wie. Zadaje sobie pytania, czy to, co nie wiem, widziała, słyszała, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, czy ona to może czuć, nie może czuć, mogła widzieć, mogła nie widzieć. No i to myślę, że to
może dążyć, iść w taką stronę, że człowiek ma takie poczucie, że oszalał w którymś momencie. Że po albo, że oszaleje za chwilę. Albo oszaleje za chwilę. Oszalej, tak. Zgubi po prostu. Bo tutaj ważną rzeczą, jak mówisz, poczucie wartości, jest po prostu systematyczna utrata zaufania do siebie, tak. I taki dysonans poznawczy pomiędzy tym, co ja czuję, jak ja reaguję, również odczucia moje z ciała, co ja widzę, co ja słyszę, w stosunku do tego, jaką rzeczywistość pokazuje mi druga strona. Dokładnie. I teraz ja widzę coś, a druga strona mówi, tego nie ma. Tobie się wydaje. I teraz dlaczego to mówimy o tym, że musi być bazowo pewna predyspozycja osób, które wchodzą w ten gaslighting, które to dotyka, które jakby pozwalają sobie na przygaszanie tego światła. Otóż bazowo często to jest predyspozycja wyniesiona z domu, z naszego dzieciństwa, kiedy tam utraciliśmy zaufanie do siebie, czyli kiedy rodzice, na przykład kiedy dziecko jest smutne, zaczyna się od bardzo niewinnych rzeczy, dziecko jest smutne, przeżywa coś i nagle słyszy, nie ma o co płakać, nic się nie stało. Właśnie, a stało się coś, bo tu jest początek tego, stało się coś, dziecko coś przeżywa, nie wiem, płacze, czy smutne jest, czy jest złe, a dorosły mówi, to w ogóle o co ci chodzi? Tu nic nie ma, tu się nic nie dzieje z tobą. Nie możesz tego robić, nie możesz tak czuć. Druga rzecz, bo myślę sobie, jedno to jest zaprzeczanie w ogóle temu, jak odbieramy świat i jak go przeżywamy po swojemu. Mamy prawo przeżywać po swojemu, zupełnie inaczej niż osoby, które są w naszym otoczeniu. I tu już zaczyna się kłopot, ale druga rzecz, że obserwujemy bardzo często u naszych rodziców, że na przykład jedna z osób w rodzinie stosuje ten gaslighting, a druga chodzi w to, ponieważ w ten sposób chce uratować związek, chce uratować jedność rodziny, chce jakby święty spokój uzyskać, tak? Czyli często godzi się na to, mówi okej, dobra, no może mi się wydawało, albo w ogóle wycofuje się z rozmowy. I teraz obserwując coś takiego, można mieć takie przekonania, przekazy, że żeby uchronić związek i na przykład mieć dobre małżeństwo albo mieć pełną rodzinę, to właśnie trzeba pozwolić partnerowi na to, żeby robił takie rzeczy. I teraz to nakłada się, zachowanie partnera, na to, co wynieśliśmy z domu. I ważna rzecz, wtedy nie tylko manipulacją posługuje się ten, kto stosuje gaslighting, ale posługuje się każdy, kto w to wchodzi i odstępuje od swojego. Dlatego, że dla świętego spokoju, żeby dzieci miały pełną rodzinę, albo żeby po prostu on się już na mnie nie złościł, albo żeby ona już mi nie robiła tych awantur, to ja uznam, to że faktycznie... To okej, masz rację, tak rzeczywiście było, nie kwestionujemy się tego. Dokładnie. Czyli tu doszliśmy już tak od razu do tego, co robić. Właśnie nie zgadzać się, nie kwestionować, to znaczy mieć kontakt trzeba z rzeczywistością, jednym słowem. No nie widzieć, jaka w ogóle jest rzeczywistość. Ja myślę sobie, że to jest, jeżeli to ciągnie się od czasów naszego dzieciństwa i jest w naszym związku, to jest bardzo trudno z tego wyjść. I pierwszą rzeczą, którą bym polecała, ponieważ dzieci ufają swoim rodzicom i jak rodzic jako autorytet mówi, nic się nie stało, nie ma się czego bać, albo na przykład nie ma o co płakać, to dziecko temu autorytetowi ufa. Wierzę. I z miłości po prostu wyrzeka się zaufania do samego siebie. I teraz to, co nam może pomóc, to w skrajnych przypadkach oczywiście psychoterapia, ale w ogóle znalezienie sobie autorytetu w swoim otoczeniu, z którym możemy się dzielić i możemy powiedzieć, jako mając punkt odniesienia, ale to osoba, która najlepiej, żeby była obiektywna i powiedzieć, słuchaj, on wrócił nad ranem, bo ja słyszałam, jak wchodzi do domu, ale on mówi, że on był i pracował, a ja mam poczucie, że jego tam nie było i ja byłam w pokoju i jego nie było, ale ja w którymś momencie mu zaczęłam w to wierzyć. I teraz, co się dzieje wtedy, bo pierwsza rzecz to autorytet, druga rzecz, że już kiedy to mówimy, że uznanie swojej rzeczywistości, faktów wiązałoby się
podjęciem pewnych decyzji. To co, jeśli faktem jest, że ciebie nad ranem nie było? I dlatego często osoby, które podlegają gaslightingowi, nie decydują się na zrobienie jakiegoś kroku, wierząc w te kłamstwa, którymi są zarzucane, nawet obniżając swoje poczucie wartości, zaufania do siebie, bo wiedzą, że jeżeli tego nie zrobią i pójdą za swoim, to będą musiały podjąć ważne decyzje. Albo zmierzyć się z kolejnym krokiem, bo jak się już powiedziało, tak. Że nie wiem, kłamiesz, manipulujesz mną, no to coś trzeba będzie z tym dalej zrobić. I właśnie to, co powiedziałaś, chroniąc się przed tym kolejnym krokiem, czy to, że nie, bo potencjalnie rodzina się może rozpaść, czy coś się może wydarzyć, to wiele osób się nie decyduje, no i naraża się na to, że wpada w taką dziurę dezorientacji i takiego życia zupełnie w jakiejś innej rzeczywistości, która nie jest prawdziwa. Tak. Jeszcze kilka rzeczy myślę sobie warto tu powiedzieć, mianowicie budowanie zasobów swoich. Często osoby stosujące gaslighting etykietują też, nie? Bo ty jesteś taka, bo ty jesteś taki, bo zawsze. I oceniają, krytykują. I teraz warto zobaczyć, że jeżeli na przykład ktoś mówi, bo ty jesteś taka, nie wiem, przewrażliwiona na przykład, tak? Albo histeryzujesz. No to spójrzmy, jak wygląda szersza perspektywa. Czy sytuacja, w której choruje ci dziecko i ma gorączkę, histeryzujesz, czy po prostu organizujesz to życie? Troszczysz się, tak? Żeby nazwać tą rzeczywistość szerzej i powiedzieć, tak, jak mówisz do mnie, że cię nie było, że byłeś, a widziałam, że ciebie nie było, to wtedy faktycznie się wkurzam, wściekam się. Możesz to nazwać histerią, tak? Ale się denerwuję. Teraz ten szerszy obraz rzeczywistości widzenia swoich zasobów jest po to, żeby można było się wesprzeć i widzieć szerzej rzeczywistość, podeprzeć się, nie dać sobie wmówić, że to, co mówi partner czy partnerka, to jest wąski kawałek jego oglądu, dla jego wygody, stwierdzenie, jacy jesteśmy. A pytanie jest, jaka ja naprawdę jestem? Jaki ja naprawdę jestem? I do tego też namawiam kolejny raz do spojrzenia na system wartości. Jaki jest mój system wartości? Bo to też jest informacja... No to będzie ochrona. Dla nas, żeby tak, jak spojrzenie na to, co jest dla mnie ważne, co jest dla mnie istotne, czym ja się kieruję. Mhm. Ważna rzecz, wyjście z pozycji ofiary. Myślę sobie, że czyli kogoś, kto musi ufać innym i kto musi się zdawać na innych i kto jest bezradny i nie może nic zrobić. To jest być może pierwsze pytanie, czy jest coś, co w tej sytuacji mogę zrobić, żeby tak się nie czuć, żeby tego w ten sposób tej relacji nie budować, nie kontynuować. Czy jest coś, co mogę zrobić? To jest pierwsze pytanie. Tak, pierwsze kluczowe pytanie. No, jeśli sami sobie nie jesteśmy w stanie z tym poradzić, tak jak mówisz, dobra, życzliwa nam osoba, a jeśli nie mamy, to rzeczywiście skonsultowanie tego z terapeutą, który nie jest zaangażowany, który nie jest ani po naszej stronie, ani po innej stronie, kto nam może po prostu możemy o tym opowiedzieć i możemy uzyskać pomoc, jakąś taką szerszą perspektywę i spojrzenie na nasze kłopoty. Jeszcze jedno. Nie wiem, czy masz takie doświadczenie, że jeżeli jest ten problem w parze związany z przemocą i manipulacją, to często osoby, które przychodzą do gabinetu i mówią, że chcą przyjść na terapię par, chcą zaprosić partnera, to one, te, które doświadczają gaslightingu, są chętne do tego, żeby nad tym pracować, żeby to jakoś zweryfikować, żeby zobaczyć, jaki one mają w tym udział. Natomiast sprawcy często bronią się przed tym, nie chcą tej konfrontacji. Tak, to myślę jest bardzo, bardzo częste zjawisko, że no to ta strona chce, bo chce mieć też trochę w terapeucie takiego rzecznika, taki równoważnik, taki głos rozsądku, a druga strona no właśnie no wzbrania się przed tym, no bo wie doskonale, że za chwilę tutaj wyjdzie cała sprawa na jaw i to zostanie już głośno nazwane, jakoś upublicznione. Czyli z tego gabinetu krzywych luster, gdzie tą rzeczywistość ktoś kreuje, wyjdziemy i zobaczymy fakty.
No tak, bo trzeba te lustra krzywe po prostu rozbić i wtedy jest szansa zobaczenia tej rzeczywistości. No dobrze, to tak dojechaliśmy do końca tego naszego odcinka. Ja dzisiaj nie w kratkach, na poczet tego dzisiaj się bardzo starałem i szukałem w szafie, żeby coś innego odszukać. To co, za 2 tygodnie zaczynamy inny dział pracy. Tak, chciałam, żebyśmy zachęcili Was do tego, że kończymy o komunikacji, aczkolwiek ona pewnie będzie się jeszcze gdzieś przewijać w następnych odcinkach, ale ruszamy do zupełnie nowego tematu, bardzo ekscytującego, myślę. Chcesz powiedzieć, Beatko, do jakiego? Proszę, powiedz. No będzie o zdradach i o takich no generalnie konfliktach i problemach takich w parze, ale tematem przewodnim będzie zdrada i rozstanie. To jest nazwa tego działu, w który chcemy wejść i też znowu przez ileś tam odcinków, na pewno wiele tygodni, popatrzeć z różnych perspektyw i z różnych stron na zdradę, bo zdrada to nie sam ten akt, który jakby to jedno wydarzenie, tylko coś, co często poprzedza. No i proces rozstawania się, rozstać się czy nie, odejść czy nie odejść, no też jest długim procesem, to też będziemy chcieli o tym szerzej porozmawiać. Mówiąc o rozstaniach, będziemy mówić o rozstaniach nie tylko związanych z zdradą, a będziemy też mówić o rozstaniach, kiedy są dzieci i na przykład również ukochane zwierzęta, tak? To wydaje się może mniej istotne, ale jednak dla właścicieli zwierząt niezwykle ważne. Będziemy, myślę, szukać odpowiedzi, czy zdrada jest powodem do rozstania, czy też jest szansa, o co często pytacie, czy jest szansa, że po zdradzie związek może trwać, ale czy może nie tylko trwać, ale się rozwijać, czy może być, dawać nam doświadczenie jednak dalej miłości, czy możemy przebrnąć po zdradzie do lepszej jakości tego związku. Dużo rzeczy, bo zdrada nie zawsze prowadzi do rozstania, więc myślę, że dużo ważnych rzeczy będzie działo i będą ciekawe tematy. Dziękujemy Wam za dzisiaj i widzimy się za 2 tygodnie. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Zły sen, że męża nie ma w domu. Chciałem powiedzieć, że to marzenia, że mnie nie ma w domu, ale pomyślałem, że się zaczniesz śmiać, a ty się tak zacząłeś. Ja już myśli się śmiało. O Boże, jest bardzo trudne.